Stefan Oleszczuk jest działaczem społeczno-politycznym, przedsiębiorcą, samorządowcem, który z sukcesami pełnił funkcję burmistrza i starosty. Jest także mężem swojej żony i ojcem czwórki dzieci. Stefan Oleszczuk, kierując gminą, osiągnął gospodarczy sukces i przeszedł do historii polskiej samorządności. W 1990 roku Stefan Oleszczuk, były działacz opozycji antykomunistycznej i więzień stanu wojennego, został burmistrzem Kamienia Pomorskiego. Zadłużenie miasta wynosiło wtedy 40% planowanego budżetu. Pieniędzy brakowało nawet na oświetlenie ulic i wypłaty dla pracowników. W wyniku reform podjętych przez Stefana Oleszczuka ograniczono biurokrację, spłacono lokalne długi, sprzedano lokale komunalne ich dotychczasowym użytkownikom za 5% wartości. Obniżono także wszystkie podatki i opłaty lokalne do najniższych dopuszczalnych prawem wysokości. Pieniądze z gminnego budżetu inwestowano w rozbudowę lokalnej infrastruktury. Rezultatem polityki realizowanej przez burmistrza Oleszczuka była nadwyżka w wysokości 70% planowanego budżetu. Zmiany dokonywane przez Stefana Oleszczuka były podawane jako wzór lokalnej gospodarności. O sukcesie Kamienia Pomorskiego pisano w Polsce oraz w Europie Zachodniej, USA, Kanadzie, a nawet w Australii oraz Indiach. Sukcesowi Kamienia Pomorskiego poświęcono kilka prac magisterskich i jedną doktorancką. Znajdujemy się na bazie rybackiej w Kamieniu Pomorskim. W podobnym miejscu jako dziecko bywałem bardzo często. Nawet kiedy wracałem ze szkoły, rzucałem tornister, szedłem do rybaków dorobić sobie, żeby ulżyć rodzicom. Moi rodzice nauczyli mnie, moi dziadkowie, wielu przysłów, które uważam za bardzo praktyczne, pożyteczne w życiu. I zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jednym z takich jest powiedzenie: bez pracy nie ma kołaczy. Trzeba uczyć szacunku do pracy od dziecka. Ja ten szacunek ćwiczyłem na podobnej bazie. Chodziłem do rybaków czyścić sieci. Przy tym całkiem nieźle zarabiałem. Jeżeli chłopiec jest zdrowy i sprawny, to potrafi przy takiej pracy prawie to samo, co dorosły. W domu natomiast rybacy przynosili mi skrzynki ze sznurami na węgorza. 1000 haków, 2,5 kilometra sznura węgorzowego. Potrafiłem przebrać 2-3 takie skrzynki dziennie. Potrafiłem miesięcznie na tych pracach dorywczych zarobić więcej, niż mój ojciec przynosił pensji do domu. W ten sposób doszedłem do wniosku, że kształtowanie młodego człowieka jest związane z nauką pracy. My powinniśmy, i tak zawsze było w przeszłości, tworzyć układ mistrz i uczeń. Kiedyś nie było nauczania tylko teorii, tylko zawsze była do tego również i praktyka. I ja się takiej praktyki uczyłem. Dlatego później łatwiej mi było, kiedy zarządzałem. Ponieważ byłem nauczony zarówno tego, jak być powinno teoretycznie, zgodnie z zasadami, porzekadłami, jakimi uczyli starsi ludzie, jakie przekazywali nauczyciele. Zarówno nauczyciele w szkole, jak i nauczyciele życia. Ja taką szkołę życia przeszedłem. Dzięki temu wiem, że bez nauki pracy bardzo trudno będzie młodym ludziom wejść w dorosłe życie. Spotykałem takich młodych ludzi po szkołach, kiedy ja sam robiłem nabór do pracy. I bardzo często spotykałem ten rozdziew, który się pojawił na początku lat 90., że przychodzili absolwenci szkół, absolwenci uczelni i kiedy się ich pytało, co pani czy pan umie, była rybka, czyli otwarte usta, w których człowiek jest zaskoczony, że on musi się pochwalić, co on potrafi, dlatego że nie został nauczony pracy.